Subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz być na bieżąco. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii 5-10-15. Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Ja się nazywam Kasia Bujakiewicz, a moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Dylewska, psycholożka i psychoterapeutka dziecięca. I dzisiaj będziemy rozmawiać o depresji u małych dzieci. Powiedz mi, Sylwio, często do Ciebie do gabinetu trafiają rodzice, którzy mają właśnie ten problem depresji u małych dzieci. To brzmi strasznie, ale czy to jest bardzo popularny temat w Polsce? Dzień dobry, ja też się przywitam. To wygląda, jeśli chodzi o depresję u małych dzieci, tak, że rzadko kiedy rodzice przychodzą i nazywają to w taki sposób, bo świadomość społeczna jest taka, że depresja to jest choroba już dorosłych osób. Coraz częściej mówi się o tym, że choroba, że takie zaburzenie jak depresja dotyczy też nastolatków. Natomiast o tym, że małe dziecko może też zmagać się z depresją, mówi się niewiele. W związku z tym, owszem, jest dużo zgłoszeń do nas, do psychokliniki, gdzie pracuję, do poradni, rodziców, którzy zauważają zmiany w zachowaniu, czy właśnie w takim obniżonym nastroju u dzieci. Natomiast tak, żeby ktoś to nazwał u kilkuletniego dziecka jako depresję, jest to rzadkie. A powiedz mi, małe dzieci, to jak określamy ten wiek? To jakie mamy ramy wiekowe? Myślę, że małe dzieci to są dzieci przed 12 rokiem życia, czyli takie przed okresem dojrzewania. Takie wczesne dzieciństwo, mówimy też o tym wczesnym dzieciństwie, czyli to są dzieci w wieku przedszkolnym i później w wieku wczesnoszkolnym. I takie dzieci najczęściej zgłaszają się do gabinetu. Rzadko kiedy przychodzą rodzice z niemowlętami, chociaż niektórzy badacze uważają, że już nawet noworodkom może przytrafić się taka depresja. A powiedz mi to, jakie mogą być objawy takie niepokojące, że możemy już mówić o depresji u małych dzieci? Przede wszystkim wydaje mi się, że poza objawami ważne jest, żeby zaobserwować ich stałość, czyli taka zmiana w zachowaniu i czy też takich emocjach u dziecka powinna być zauważalna, czyli dziecko zaczyna funkcjonować inaczej niż dotychczas. I to zachowanie powinno też być dostrzegalne w różnych miejscach, nie tylko w domu, ale też na przykład w szkole czy w jakichś innych miejscach, gdzie dziecko się pojawia. I też niezależnie od czynności, które w danym momencie wykonuje. I taki stan powinien, żeby móc mówić o depresji, utrzymywać się około 2 tygodni, powyżej 2 tygodni. A objawy, jakie mogą nas zaniepokoić, są trochę inne niż w przypadku dorosłych. Ponieważ oczywiście zdarzają się u dzieci też takie objawy jak smutek, taki przewlekły, jak to, że nagle dzieci czy osoba, która zmaga się z depresją, przestaje się cieszyć tym, co dotychczas jej sprawiało przyjemność. Lub na przykład pojawiają się jakieś myśli samobójcze, to też się zdarza u dzieci, to innym czynnikiem, który jest u dzieci niepokojący, to właśnie coś, czego nie łączymy z depresją, czyli takie zaburzenia zachowania, czyli te dzieci mogą być bardzo drażliwe, agresywne, nadpobudliwe, bo w taki sposób radzą sobie po prostu z emocjami. I w przypadku dzieci trudnością jest też to, że one nie potrafią nazwać tego, co się z nimi dzieje, nie potrafią przyjść i powiedzieć, jest mi smutno lub jest czegoś się boję, tylko możemy to wnioskować zachowania. I dlatego warto być uważnym na to, czy w jakimś ostatnim czasie zachowanie dziecka się nie zmieniło. I często objawem depresji u dzieci są też różne takie objawy somatyczne, czyli bóle brzucha, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, moczenie, bo to też jest i tylko w przypadku oczywiście, jeżeli nie wykluczono wszelkie takie medyczne problemy. Bo to też jest taka tak naprawdę informacja od dziecka, że coś się ze mną dzieje nie tak, ale inaczej tego nie jestem w stanie opisać i powiedzieć. Powiedz mi, gdzie możemy szukać pomocy, jeżeli już podejrzewamy, że coś nie tak się dzieje z moim dzieckiem, bo
długi czas obserwujemy właśnie jakieś takie niepokojące zachowania. Do kogo możemy się zwrócić? Myślę, że warto szukać wokół siebie poradni takiego zdrowia psychicznego. Ja akurat pracuję w poradni psychoklinika i tam jest taki cały kompleks osób, które wspierają, bo w przypadku dzieci warto jest skorzystać z wielu specjalistów, pomocy wielu specjalistów. W pierwszej kolejności myślę, że warto udać się do psychologa, który by wprowadził taką wstępną diagnozę. W przypadku takich stanów depresyjnych, czy już trochę starszych dzieci, warto też udać się do psychiatry, który być może wprowadzi leczenie farmakologiczne. Jeśli podejrzewamy, że na przykład to nie jest tylko depresja, ale na przykład pojawiają się inne jakieś zaburzenia u dziecka, czyli ze spektrum autyzmu albo z ADHD, wtedy dodatkowo prowadzone są testy i badania pod tym kątem. A jakie mogą być przyczyny depresji? Przyczyny depresji tak naprawdę są różne. I pierwszym z takich czynników są to czynniki genetyczne. To znaczy rodzimy się już z takimi uwarunkowaniami do depresji. I to w toku życia w różnych sytuacjach środowiskowych może zacząć się objawiać. Dlatego często depresja pojawia się u osób, które z boku wydawałoby się prowadzą szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Więc takim jednym czynnikiem są te predyspozycje genetyczne, a drugim czynnikiem są to sytuacje środowiskowe, czyli jakieś w przypadku dzieci na przykład trudności rodzinne, zbyt wysokie wymagania w szkole, jakieś traumatyczne przeżycia, które też mogą powodować, ale nie muszą powodować depresji. Dlatego myślę, że tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że w tym wypadku akurat depresja pojawiła się w wyniku na przykład, nie wiem, tego, że dziecko przechodzi rozwód, tylko teoretycznie może się przytrafić każdemu, jeśli nie wiemy na przykład, że ma takie skłonności już wrodzone. I w przypadku dzieci dobrze by było, ja też pracuję systemowo, dobrze by było, gdyby terapią została objęta cała rodzina. Nie tylko samo dziecko, ale też system rodzinny. No przede wszystkim. Czyli dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bądźmy również uważni, tak, i obserwujmy swoje dzieci. To jakby jest najważniejsze. Dziękuję, że byliście z nami. Więcej ważnych tematów możecie przeczytać na naszym blogu www.5010.kids.eu/blog. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.